Witam naszych widzów bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Witam także moich i państwa gości. Przypomnę, w dalszym ciągu są z nami pan Tadeusz Płużański, TVP Historia. Witam serdecznie. Panie redaktor, witam pani. A także Wojciech Reszczyński z Tygodnika Sieci. Witam równie serdecznie. No cóż, drodzy państwo, w ubiegłym tygodniu poznaliśmy treść umowy koalicyjnej. Mimo że ma ona aż 13 stron, to żadnych konkretów w zasadzie nie zawiera. No może poza dwoma, a mianowicie likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego i rozliczenie rządzących. Chciałabym zapytać panie Wojciechu, jak pan ocenia tę umowę, w której rzeczywiście mnóstwo frazesów, mnóstwo jakichś takich mało konkretnych sytuacji. Pozwolę sobie zacytować. Bezpieczeństwo, taki punkt bezpieczeństwo. Będziemy stać na straży polskich interesów, prowadząc jasną i obliczalną politykę zagraniczną. Polska dyplomacja wymaga profesjonalizacji i odpolitycznienia. Jak mamy to rozumieć? No bełkot, po prostu bełkot. No jak polityka zagraniczna może być odpolityczniona? Przecież to jest emanacja polityki. To jest realizacja polityki skierowanej na zewnątrz. Tak się realizuje politykę, tak realizuje każde państwo swoją politykę zagraniczną, że ma swoich dyplomatów, ma swoje ambasady. Co tutaj odpolitycznia? To znaczy co? Chcą zrezygnować w ogóle z tej władzy? Chcą komuś oddać politykę zagraniczną? Być może jest to ta zapowiedź właśnie przekazania kompetencji dotyczącej prowadzenia polityki zagranicznej scentralizowanej Unii Europejskiej. Ta umowa, jak powiedziałem, to bełkot i nowomowa, bo tu nie chodziło o żadną umowę koalicyjną, chodziło o zdobycie władzy przez te partie. Przecież ta trzecia noga czy trzecia droga odcinała się od PiS-u i od Platformy Obywatelskiej, a w tej chwili razem z Platformą idą po władzę. Oczywiście zapominając o obietnicach. Te dwie najważniejsze to jest likwidacja CBA, czyli to jest aha, zielone światło, będzie można spokojnie kraść. Nie bójcie się, nie przyjdą panowie w kominiarkach. I drugie to jest przywrócenie tym 39 tysiącom ubeków ich dodatkowych, nad dodatkowych emerytur i rent, które zostały zredukowane do średniej krajowej. To wywoływało te bunty, niezadowolenie. I to jest grupa głównych beneficjentów tych wyborów. Oni mają odzyskać dawne, wysokie, wyższe od przeciętnej emerytury. Innych obietnic nie ma, są deklaracje, są zapowiedzi. To nie jest umowa w żadnym wypadku koalicyjna, bo powinna być szczegółowa, powinna być oczywiście ujawniona, przekazana. No myślę, że te środowiska, które się spodziewały tutaj jakichś dodatków, jakichś pensji, jakichś wyższych dla nauczycieli pensji, myślę, że, bo o tym też już zapomniano, wkrótce się przekonają, co z tych obietnic zostanie. Jestem przekonany, że niewiele. Tu powtarzam, chodziło o zdobycie władzy, odsunięcie PiS-u i rozliczenia, do których nawołuje w tej chwili Tusk w zaprzyjaźnionych mediach, w zaprzyjaźnionym TVN-ie. Także tak to. No właśnie, tak to panie Tadeuszu, ta umowa rzeczywiście nie zawiera absolutnie żadnych konkretów, żadnych dat, żadnych przybliżonych okresów realizacji pewnych obietnic. W tej umowie nie znajdujemy w zasadzie żadnych prawie że obietnic, które pojawiały się podczas kampanii wyborczej. Jak pan ocenia tę umowę? W zasadzie tak jak już stwierdziliśmy, najistotniejsze w tym zapisie to jest likwidacja CBA i rozliczenie Zjednoczonej Prawicy, rozliczenie rządzących do tej pory, czyli w zasadzie zemsta. Rzeczywiście jest tak, że ta tak zwana umowa koalicyjna
nie zawiera prawie żadnych konkretów, nie odnosi się do tych propozycji, które były prezentowane przez te wszystkie partie w kampanii wyborczej, propozycji zresztą często rozbieżnych, które się nie składają w jedną całość, ale to jest ból głowy tej przyszłej koalicji, prawda? Jak oni będą rządzić, skoro jednak trochę się różnią, prawda? Szczególnie mówimy o Polskim Stronnictwie Ludowym, trochę odstaje, prawda, od tych. Mamy jakieś problemy techniczne. Za chwilę powrócimy do naszego gościa, a ja powracam do pana Wojciecha Reszczyńskiego. A bardzo proszę o kontynuowanie myśli, panie Tadeuszu. Jesteśmy. Pani redaktor, drodzy państwo, no więc jest ta sfera postulatywna, z której nic nie wynika, ale jest też druga bardzo ważna sfera rozliczeniowa. To jest właśnie ściganie przedstawicieli obecnej jeszcze wciąż władzy, stawianie przed prokuratorem, stawianie przed Trybunałem Stanu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. No i teraz ja mam poważny problem. Znaczy, też nie będę analizował tej umowy, prawda, bo nie ma za bardzo czego analizować. Natomiast zastanawiam się nad jedną sprawą, czy traktować to chociaż trochę poważnie, czy też nie, no bo jeżeli potraktujemy poważnie te postulaty, te kierunki, prawda, które wyznacza przyszła koalicja, to powinniśmy też potraktować poważnie te postulaty rozliczeniowe, prawda, i tego wykluczyć nie można, prawda, że rzeczywiście to, co zrealizują, to będzie krwawa zemsta polityczna. To, co ciekawe, realizowana przez demokratów, bo tak się właśnie przedstawiają. Tak, dla mnie to jest po prostu powrót, i to w takiej skrajnej, radykalnej formie demokracji bolszewickiej. Tak, w ten sposób rządzą demokraci bolszewicy. My już przerabialiśmy to w Polsce po 1944 roku. Tak? Komuniści brali władzę w sposób zresztą całkowicie nielegalny, niedemokratyczny, uzurpatorski, tylko z nadania Moskwy, pod szyldem demokracji. Tak? Był blok demokratyczny, były stronnictwa demokratyczne, była wprowadzana demokracja w Polsce w przeciwieństwie do faszyzmu, który miał być w II Rzeczpospolitej. I niestety to, co się dzieje teraz, to zaczyna się dziać teraz łącznie z być może pominięciem kandydata PiS-u, czyli pani marszałek Elżbiety Witek, prawda? Nie będzie być może marszałka Zjednoczonej Prawicy w ogóle, bo to będzie puste krzesło, no to są, to mają być metody demokratyczne, ale powtarzam, demokracja bolszewicka, która nie ma nic wspólnego z żadnym nie tylko prawem, konstytucją, ale z żadnymi cywilizowanymi regułami, no i można spytać, gdzie w tym wszystkim będzie Bruksela, tak, czy Bruksela będzie alarmowała, oj, co tu się dzieje, jak w Polsce jest łamane prawo, konstytucja, demokracja, oczywiście nie, bo w Brukseli też się siedzą demokraci bolszewicy, którzy idą ręka w rękę właśnie z tym reżimem Tuska, który nadchodzi. No, chciałabym jeszcze tutaj kilka kwestii z tak zwanej umowy koalicyjnej państwu zaprezentować. No oczywiście puste słowa, odblokujemy KPO, ale kiedy, o której, w którym roku, to też nic nie napisano. Zapewnimy niskie ceny gospodarstwom i firmom, cokolwiek to nie znaczy. Poprawa poziomu ochrony polskich lasów, rzek, powietrza, społeczny nadzór nad lasami. A to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ może oznaczać znowu wpuszczenie różnego rodzaju pseudoorganizacji pozarządowych, które będą starały się tam swoje rządy wprowadzić. Likwidacja nielegalnych składowisk toksycznych odpadów. No to ciekawostka, że to priorytet. Przywrócenie przewidywalności w systemie podatkowym. No też żadnych konkretów tu nie widzimy. No i co ciekawe, dofinansujemy Państwową Inspekcję Pracy, by broniła praw pracowniczych. Panie Wojciechu, no jak się to czyta, to nie jest żaden jakiś dokument, który wyznacza kierunki, poważne kierunki dla państwa. Przecież mamy całą sytuację związaną z obronnością. Polacy jasno wypowiedzieli się, że chcą kontynuacji całego procesu przechodzenia na energię atomową. Tymczasem w tym dokumencie czytamy, że no tak jakby cała sytuacja z polskim atomem
atomem miała być jeszcze od początku przeprowadzana. Przecież tu wszystkie procedury zostały zachowane przez obecnie rządzących i te procesy już się toczą. Zresztą Polacy też jasno wypowiedzieli się, ponad 61% respondentów powiedziało, że nie chce likwidacji ani Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ani Instytutu Pamięci Narodowej, chce zbrojenia, chce inwestycji w zbrojenia, mając po wschodniej granicy Polski toczącą się regularnie wojnę, i absolutnie chcą utrzymania tego kursu polityki, który był prowadzony przez dotychczas rządzących. Jak pan ocenia te dalsze jakby elementy tejże umowy, przyznam szczerze, napisanej na poziomie dużo gorszej chyba niż maturzyści? Właśnie miałem podobne skojarzenia. Cieszę się, że pani również na to wpadła. Taki zbiór postulatów równie dobrze mógłby napisać maturzysta. No, ósma klasa. Ja mógłbym tutaj w tej chwili podać następne postulaty. No, żeby zadbać o bezpieczeństwo na drogach, by ilość ofiar śmiertelnych wypadków zredukować do poziomu europejskiego, żeby powietrze było bardziej czystsze, zredukować kominy i tak dalej, i tak dalej. To można pisać w nieskończoność. To jest kompromitacja, proszę państwa, ten cały ich program, który nie jest programem, to jakieś życzenia nie trzymające się kupy. Ja chciałbym wiedzieć, jaki jest stosunek koalicji do tych czterech pytań referendalnych. Przecież 10 milionów, nawet 12 milionów ludzi zagłosowało w referendum i olbrzymia większość z nich, ponad 90% tych, którzy przyjęli tę kartę referendalną, nie dali się zmanipulować komisji wyborczej, odpowiedziało zdecydowanie za tym, żeby pilnować granicy na wschodzie, żeby nie dopuszczać do sprzedaży majątku państwowego, żeby nie sprowadzać tutaj nielegalnych emigrantów. Gdzie są odpowiedzi na te kluczowe cztery pytania tej koalicji? Jaki jest stosunek do tych pytań? I teraz już wiemy, że to nie mogło się znaleźć w tej umowie koalicyjnej, dlatego że stosunek do tych pytań został zawarty już wcześniej w słynnym wypowiedzi Donalda Tuska: unieważniam to referendum. Więc drodzy wyborcy głosujący na Platformę, spodziewajcie się, że polityka Balcerowicza, wyprzedaży majątku, że emigranci, że płot na granicy zostanie zdjęty, że to wszystko będzie zrobione, i to bardzo szybko, między innymi po to, żeby zadowolić również Brukselę. I krótki komentarz, panie Tadeuszu, właśnie dlaczego te cztery jakże bardzo kluczowe kwestie, które znalazły się właśnie w referendum, tutaj zostały kompletnie pominięte jako mało ważne? No cóż, no to jest oczywiście polityka negacji wszystkiego, co było do tej pory. Z negacji tych zdobyczy socjalnych, które zawdzięczamy, które Polacy zawdzięczają Zjednoczonej Prawicy. Obawiam się, że też negacji polityki bezpieczeństwa, że nie będzie rozwijana polska armia, przeciwnie, zwijana znowu do linii Wisły, że nie będzie kontynuacji programu amerykańskiej tarczy antyrakietowej, że nie będzie kontynuacji programu Centralnego Portu Komunikacyjnego, nie powstanie ostatecznie terminal przeładunkowy w Świnoujściu, który jest szalenie ważny ze względu na bezpieczeństwo. Gdyby wojna tutaj wybuchła, to jest ten newralgiczny punkt przeładunkowy, prawda, dla Polski, dla polskiej armii. A dodatkowo zanegują też programy edukacyjne, i tego się najbardziej obawiam, że polska szkoła zostanie zniszczona, że polskiej młodzieży będą mieszać tak w głowach, odchodząc od polskiej historii, polskich tradycji, zamiast tego wprowadzając te wszystkie gendery LGBT. I to jest przerażające po prostu, tak? Będziemy mieli Brukselę w Warszawie w tym najgorszym rozumieniu, czyli prawda, te wszystkie unijne, lewackie pomysły, zostaniemy zalani tym, i to będzie szło w kierunku rzeczywiście utraty
utraty suwerenności, oby, panie Tadeuszu, do tego nie doszło. Miejmy nadzieję, że Polacy nie pozwolą, żeby te strategiczne inwestycje rozpoczęte przez rządzących zostały zaprzepaszczone. Dziękuję bardzo pięknie za tę dyskusję. Byli z nami Tadeusz Płużański, TVP Historia, a także Wojciech Reszczyński z Tygodnika Sieci. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wywiady.